To jest muzyka po prostu, która świetnie sprawdza na świeżym powietrzu przede wszystkim. A to jest raz. Dwa, dobrze się sprawdza właśnie na klimatach takich typu żeglarstwo, typu ognisko, typu, nie wiem, wieczorne jakieś wędrówki turystyczne w górach, również tam się śpiewa szanty. Także, zresztą wiesz doskonale, że najsłynniejszy festiwal szantowy w Polsce to jest w Krakowie, a nie w Szczecinie na przykład. Nie? To jest taki paradoks. Nie? Zacząłem od folka, a później poprzez miłość dla The Pogues, Shane McGowan, takich kapel pubowo, można powiedzieć, pijackich. Uważam, że nasza muzyka przede wszystkim służy do tego, żeby się ludzie bardzo fajnie bawili przy tej muzyce. Ja nie chcę, żeby ludzie siedzieli, smętnie kiwali głowami, tylko po to, żeby się dobrze bawili. I to jest całe przesłanie Emeraldów w tej chwili, od wielu lat już. Nawet nowe numery, które komponuję albo robię covery i numerów irlandzkich, są nastawione po to, żeby po prostu, żeby był dobry drive, żeby to wszystko ciągnęło, dobrze żarło, nie? Dla mnie nowe rzeczy są takie, że w tej chwili na nowej płycie będą znowu piosenki o Szczecinie. Będą dwie piosenki, które są związane z moim, na przykład z Niebuszewem, z dzielnicą, gdzie wyrosłem, Niebuszewo. Będą piosenki o ludziach, którzy stracili pracę w stoczni. Interesuje mnie taki trochę kierunek pod Bruce'a Springsteena troszeczkę, taki bardziej społeczno-socjologiczny. W tej chwili mamy taki fajny, stabilny skład, że sądzę, że z 5 lat jeszcze spokojnie pociągniemy. Spokojnie. Albo dłużej niż Rolling Stonesi nawet.